Witajcie w kolejnym filmiku. Odpalamy stopper. Robimy sobie twardego save'a i jedziemy z tym koksem. Aha, dzięki, nie. Może jednak zaryzykuję wspinaczkę tamtędy. Drzewa na pewno mi nie pomagają. Spróbujemy może odejść. Jeśli się da. Ale chyba idziemy nie w tą... nie tam, gdzie trzeba. W każdym razie... trochę przytrzebimy tutaj populację wilków. Przypomnę tylko tym, którzy nie widzieli poprzedniego odcinka, że... przeprowadziliśmy próbę traw i teraz odczarowaliśmy już pewną osobę. Teraz, kochani, będziemy się starać pozyskać... O, chyba już znaleźliśmy, tak mi się wydaje. Zobaczmy sobie to miejsce na mapie. Tu gdzieś jest ukryte zadanko. Nienaturalnie zimno. Zadanko się nazywa efekt cieplarniany. Możemy próbować je wykonać. Iluzja. Popatrzcie, coś tu mamy. Nasiona to jadu, zdaje się. Zeschłe igły, jałowiec albo tuja. Jest ewidentnie coś do... sierp, przeżarty rdzą. Ta książeczka. Notatki czarodzieja. Język trochę archaiczny, ale zrozumiały. I czytamy. Czyli dwa kamienie trzeba uderzyć igni, a jeden ardem, bułkę z masłem. Zrobiło się ciepło. Bardzo ciepło. W takiej temperaturze mogą tu za jakiś czas wyrosnąć nawet egzotyczne zioła. Będziemy musieli tutaj wrócić, pamiętajcie. Ale póki co... będziemy już to mieli raczej zaznaczone na mapce. Jeśli nie... zostawmy sobie... jeśli się da. Nie. Ale myślę, że miejsce odnajdziemy bez problemu. Zadanko efekt cieplarniany mamy zaczęte. O, tak to nazwijmy. A my tymczasem... bierzemy się za miecz Berengara.
gryziemy trochę. Będziecie, mam nadzieję, pamiętać, gdzie to było. Tutaj może ten znaczniczek sobie już ściągniemy. O. Patrzcie, gdzie my mamy dotrzeć. Trochę się oddaliliśmy, ale w sumie łódką. Tylko jaką łódką, Wesemir? Gdzie ty tu łódkę widzisz? Podbiegniemy sobie kawałeczek. Tutaj są te ruiny, my troszkę odbijemy. I tutaj tak, można sobie tą rzekę, to jest zapewne Gwenelech, czyli rzeka białych kamieni, płynęła sobie koło Kermoru. Możemy sobie teraz na spokojnie przechodzić. Tutaj tylko szakłaki. Ewentualnie one są słabe, więc... O, znaleźliśmy czerwony mutagen, widzieliście? Czyli warto się poszwendać i uwaga. Idziemy sobie w alchemię. Sobie na razie zamykamy. Popatrzcie, możemy substancje alchemiczne zrobić. Proszę bardzo. I teraz z trzech możemy sobie zrobić większym, bo mamy trzy, ale... I dlaczego ja tego nie będę robił? Zaraz wam pokażę. Widzicie, teraz musiałbym tutaj ściągnąć ten dwa, zrobić sobie jeden duży. Musiałbym go gdzieś tutaj umieścić, ale pozbawiłbym wtedy... pozbawiłbym Geralta tutaj jednego mutagenu. Musiałbym coś kombinować. Tutaj dajmy na to jakieś zasilanie do magii dać, czy coś. 21 i 28. A duży mutagen dałby nam siłę. O właśnie ten. Siła ataku. Plus 10%. Więc ja oponuję za tym, żeby jeszcze tego teraz nie robić. Pomimo, że mamy. I teraz tak, popatrzcie, jeśli nie możemy iść jednym brzegiem, przepływamy sobie szybko na drugi brzeg. Paskudy tutaj wybijemy. Popatrzcie. Chyba znaleźliśmy, kochani. O, coś słyszałem. Ale to mi brzmiało, słuchajcie, jak insektoidy. Właśnie, znowu znaleźliśmy czerwony mutagen z mniejszego. Jeszcze dwa takie i moglibyśmy sobie zrobić kolejny, ten średni poziom, czerwony mutagen. I mielibyśmy już co rozdysponować. Ale na razie nie uprzedzajmy faktów. Rogatek. Przepłyniemy się. Tutaj trochę ta rzeka wygląda jak jaruga płynąca gdzieś tam przez... Możemy tutaj nawet... O, i świetnie. Ale my nie mamy, przepraszam. No właśnie. O właśnie, i teraz będziemy mogli... Dobra, możemy spróbować. Nie wątpię, czy tu jakieś szczątki znajdziemy. No dobrze, wyjdźmy na powierzchnię.
chcę po prostu sprawdzić, czy coś tutaj znajdziemy, nie? Długa droga. Nie. Czyli niestety gra już chce nas stąd zawrócić, więc... Zabiliśmy trochę paskud. Kończą nam się powoli. Tu rzeka się kończy. Muszę być blisko. Zawsze takie rzeczy też rozwalajcie, bo czasami za nimi jest coś ciekawego schowane. No, popatrzcie. Czy my możemy odczytać? Nie bardzo. Tylko nam pokazało, że tutaj możliwe jest... że gdzieś tutaj jest ukryty... Ja wezmę jednak tego kota, wiecie? Ale mamy tylko jednego. I właśnie skończyły nam się kotury. Możecie się tu rozejrzeć, oczywiście. Gdzieś, prawda, było oznaczenie, że tu gdzieś jest wilk. Możemy później tam zanurkować ewentualnie, jak nie znajdziemy. Ale na razie, póki nam działa kot, zróbmy to, co mamy do zrobienia. O, stary, silny samiec. Nic dziwnego, że Berengar miał tu kłopoty. I co, pasku? Dość szybko poszło. Tyle w kwestii piesa. Teraz pora rozejrzeć się za rzeczami Berengara. Jest miał skórę szczarta, widzieliście? A może taki... O, jest worek. Tego worka szukaliśmy właśnie. Mamy Torhernę. Jest schemat. Wykucie tego Torhernę nie będzie łatwe. Ale warto spróbować. Spróbujemy go sobie później wykuć. Ale dobrze jest tutaj przeszukać. Cela niezakończone. I sobie go nawet wykujemy. Chciałbym jeszcze przeszukać dogłębnie to miejsce. Żeby się już później nie musieć tu wracać. Widzieliście, dlatego mieliśmy tu pooznaczane. Tu jeszcze jest jakiś worek. Czyli tak, zadanko miecz Berengara spadło nam z listy. Nie ma go tu. Widzicie? I teraz tak, proponuję wykonać zadanie Wiedźmińska kuźnia. Najpierw proponuję stąd spadać. Pamiętacie tą książkę, którą podnosiłem w Kermoren? Wydawało mi się, że coś tu widziałem. Jest 23.13. No, mamy już sprawę załatwioną. Teraz tylko musimy wrócić. Aha, jeszcze fajnie by było sobie zerknąć na mapie, gdzie będziemy się wracać. Popatrzcie, mamy nawet po drodze, widzicie? Musimy tylko dotrzeć do tego miejsca i tu sobie odbijemy do starej kopalni.
i później zostanie nam już tylko sąsiedzka sprzeczka, zadanie, które mi się raz tak potwornie zbugowało, że miałbym pięknie wykonane wszystkie zadania, ale to zadanko, niestety. Słuchajcie, ja liczę, że jeszcze trafimy tutaj na jakieś trupojady w stylu, dajmy na to, utopców, topielców. Może będą miały, może da się z nich pozyskać. O właśnie. Czerwony mutagen. To by było coś pięknego. Zróbmy to szybko. Niestety nie. Ale było blisko. Arenaria. Zbierajmy ją, bo jest potrzebna. Fajna taka rzeczka. Tutaj czasami też po drodze wam się jakiś niedźwiadek może trafić. Co by to nie było, nie sprawi wam to najmniejszych problemów. Dobra, już tym miniemy. Poszło, jak widzicie. Cyjnik. Pamiętajcie o tym. Zresztą ja was nieraz już w swoich filmach tutaj uczulałem na to. Widzicie sobie sejwik, a gdzieś jakaś skucha wam się zdarzy. Każdemu się może zdarzyć. Nie ma co się wstydzić. Wieżę sygnałową już widać. Widzicie to, zaraz może jakoś wyjdziemy. O, właśnie to tutaj. O, też gwiazdka. To jest wieża sygnałowa. Tam byśmy szukali podstawowych schematów do wiedźmińskiego rynsztunku wilka. I popatrzcie, my teraz sobie tutaj wróciliśmy tutaj do naszej płoteczki, schowamy sobie miecz. Tutaj też kilka niedźwiadków może wam się trafić. Tutaj pamiętajcie, pokazywałem wam, gdzieś tutaj był grób tego wiedźmina Leo. W zasadzie on jeszcze nie był wiedźminem. Tego, który został zabity... O, proszę. Tego, który został zabity przez magistra w trakcie, gdy salamandra szturmowała Kaer Morhen. Te miśki można sobie powybijać, bo one są wkurzające. Nic to, że jest ich dwa. Z tyłu jest trzeci, bym słyszał. I pięknie. Teraz ten grób był gdzieś tutaj, czy mi się wydaje. O właśnie, proszę bardzo. Grób Leo. Głupia śmierć, której można było uniknąć. Niestety. Patrzcie, tutaj musimy teraz ostrożnie zejść. Przejść po tej zaporze. Znaczniczek kopalny z żelaza. Możemy tutaj jeszcze zobaczyć, co tutaj jest za winklem. Jak to się mówi? Popatrzcie, bo tu droga idzie do góry. Tylko nie wiem, czy nas gra zaraz nie zawróci. Ale. Żeby się za bardzo nie zapuścić. Popatrzcie, my byśmy tutaj chyba sobie doszli. Bo tu jest fort. Gdzie jest wieża sygnałowa właśnie. Tu jest chyba wieża sygnałowa. My byśmy tutaj sobie prawie że do fortu doszli. Widzicie, tu już zboczyliśmy z drogi. Może sobie warto tą ścieżkę zapamiętać.
Nie mamy już niestety kota. Musiałbym medytować teraz, żeby... Cóż to? Gonił coś i spadł. Pewnie czuł, że to się może źle skończyć. Ale nie mógł się oprzeć żądzy krwi. Tu też popatrzcie, jest coś. Patrzcie, tu są wszędzie porozsiewane. Żelaza. Wyeksploatowana wieki temu. Patrzcie, warto się tu rozejrzeć. Po Kermoren są porozsiewane fragmenty. Wiecie co, może ja jednak... Za tymi korzeniami coś jest. Albo i nie. Oho, zaczyna się. Żywiołak. Jakiś czarodziej musiał go wezwać i postawić na straży. Wow. Jak widzicie, no nieźle tutaj. Może nawet tę skórkę sobie łyknę. Teraz go odskakuję od niego, bo chcę, żeby mi się zregenerowały punkty żywotności. Rzucę sobie kłem. Ja szybko nam ładnie puszczę. Działa. Szybko nam się regeneruje trzymałość, uwaga. Jest to ładna walka. Moglibyśmy. Zadałem zwykle. I popatrzcie, tak się robi młyneczkiem. O właśnie, tak się robi młyneczkiem. Jeden cios. Bom. Dobra, zobaczymy, gdzie tutaj mamy ostatniego sejwika. Mam nadzieję, że niedaleko. Spokojnie. Grup Leo. Głupia śmierć, której można było uniknąć. Czyli kawałeczek. Mogłem przed samą walką zrobić. Zdarza się. Gdybym tego młynka nie wyprowadził, to bym go nawet, bym powiedział, pokonał. To już, słuchajcie, zabieramy się do tego ostro. Co to jest? Może z jakiegoś innego zadania, słuchajcie. Gonił coś i spadł. Pewnie czuł, że to się może źle skończyć. Ale nie mógł się oprzeć żądzy krwi. Teraz tak, przygotujemy się już do tej walki lepiej. Bestiariusz. Teraz tak, ogrowate troll to nie. To będą chyba relikty. Też nie. A istoty magiczne. Jakieś golemy, żywiołaki. Istoty magiczne, dobra. Więc przygotujmy się rzeczywiście dobrze do tej walki. Myślałem, że go rozwalę. Ale skoro tak... Tak... Kopalnia żelaza. Wyeksploatowana wieki temu. Warto się tu rozejrzeć. Jeszcze sejwik.
A jeszcze tu. Dobra. Za tymi korzeniami coś jest. Spróbujemy to jeszcze postrzelać, Arda. I teraz tak, myk, myk. I słuchajcie. Wow. Dziwne. Muszę spauzować. O, właśnie. Widzicie, jak to jest? Alarm w telefonie mi się włączył. I odskakujemy. Zapiski mówią, że książkę trzeba umieścić w specjalnym miejscu. Rozejrzyjmy się tu trochę. Możemy jeszcze trochę postrzelać z Arda. Zaraz. No popatrzcie, tu coś jeszcze leży. I patrzcie. I ja się wtedy tak tej książki, słuchajcie, naszukałem. Medalion drży. W tym miejscu obecna jest magia. Czekajcie, ja sobie wezmę na wszelki wypadek jeszcze jedną dawkę. No właśnie. Mamy kuźnię. Pokażę tutaj, bo to jest taka ciekawostka. Zwyczajna kuźnia. Mój medalion wykrywa magię. Powinienem się tu rozejrzeć. To jest pewna ciekawostka, którą chciałbym wam pokazać. Która pozwoli wam nieco zaoszczędzić. Mamy sobie tu sejwika od razu. Miech kowalski. Odejdź. To miejsce należy do Radmira. Radmira Storkarn. No, no. Radmir Storkarnet. Został obdarty ze skóry w trakcie rebelii Falki. Zgadza się. To było dawno temu. Kłamiesz. Kim jesteś? Jestem ogniem, duszą tej kuźni. To w moim szarze hartuje się stal. Chcę tylko się tutaj rozejrzeć. Intruz! Nie pozwolę na to! Nie pozwolę na to! Nie pozwolę! Nasz babowiak. Co, teraz próbujemy go tu zwrócić.
zwabić. Zgasz. Sprawdzę, co jest za pleniskiem. Możemy sobie łyknąć. Coś tu jest. Powinienem użyć oka. I popatrzcie. Schowek ukryty za iluzją. Popatrzcie, jak wielbicielom... Oho. Jak wielbicielom wilka możemy. Proszę bardzo. Zaoszczędzić. Pieniążków. Popatrzcie, mamy ostrze Styrtohair, czyli gnomy Styrtohair jakuły. Ale niestety nie możemy jej jeszcze włożyć. Jednakoż możemy ją sobie już odłożyć, co nam zaoszczędzi później troszkę kasiorki, nie? Do jej zrobienia. Czyli tak, to zadanka mamy wykonane. O, znowu się Geralt podpalił. Sprawdźmy sobie jeszcze, jakie zadanko ewentualnie moglibyśmy tu wykonać. Sąsiedzka sprzeczka, tak? Spróbujmy. To jest 26, więc moglibyśmy je tutaj ładnie sobie zrobić, żeby mieć je z głowy. Tylko to się musimy, kochani, wrócić aż do tej chatki, przy której była uwiązana łódka Lamberta. Ale przecież tutaj mieliśmy PSP. No właśnie. Tutaj ja zrobię sobie, kochani, taki porządny... nie możemy tego zrobić. Ja chcę zrobić sobie tutaj taki porządny sejwik, żeby mi się zadanie nie, broń Boże, nie zbugowało jak wtedy. Dobrze, przeszukamy sobie ten teren. Jeszcze jeden utopiec. Jeszcze bardziej rozszarpany. Je po prostu wszystkie. Sporo tych trupów utopców. Wykonawca wyroków musi być potężnym stworzeniem. Bo później niechcący po zrobieniu tego zadanka natkniecie się na takiego. I zadanko włączy się od nowa. Będzie niewykonane. To już się robi nudne. Jakieś wielkie bydle wymordowało całe stado utopców. To już się robi nudne. Jakieś wielkie bydle wymordowało całe stado utopców. Musimy pamiętać, żeby tu nie zaglądać. To już się robi nudne. Jakieś wielkie bydle wymordowało całe stado utopców. Popatrzcie, tutaj to kółko nie znika. Popatrzcie, dopiero teraz znikło. Dobrze, wokół niego przeszukajmy. Czy może jeszcze gdzieś tutaj coś leży? Patrzcie, jeszcze jeden. Ja się chyba na tego natknąłem. Ten mi rozwalił cały system.
już się robi nudne. Jakieś wielkie bydle wymordowało całe stado utopców. Podpłyniemy sobie do tej skrzyni. Wydobędziemy to, co w niej jest, żeby już później nie wracać tutaj. To będą części, to będą jakieś schematy z tego, co pamiętam. O, właśnie. To już się robi nudne. Jakieś wielkie bydle wymordowało całe stado utopców. Popatrzcie. To już się robi nudne. Jakieś wielkie bydle wymordowało całe stado utopców. Żeby już tu później nie biegać. No nie widziałem takiego wielkiego okazu. Musi być bardzo stary. Chyba trochę się zdenerwował. Widzicie? Dobra, zróbmy to szybko. Widzicie, że tutaj mamy... Au! Już trafiłem do przytulnego mieszkanka trolla, to warto się tu rozejrzeć. I popatrzcie. Nasz poczciwy troll wyraźnie nie lubi utopców. Patrzcie, jaką przysługę wyświadczył nam ten troll, jak wielką. List? Mój troll całkiem sprawnie posługiwał się rękami, ale nie posądzałbym go o umiejętność pisania. Wszyscy wyznaczeni przez magistra mają się stawić w umówionym czasie, popatrzcie. Czyli wyświadczył... Dane ataku na twierdzę, niewykorzystane. Troll zajął się właścicielem dokumentów, zanim ten dotarł do zamku. Zdaje się, że sporo zawdzięczamy temu trollowi. Zobaczymy, czy będziemy mieli je wykonane. Zadanie może się tu kończy. I teraz już, broń Boże, niczego tu nie przeszukujemy. Bo jak trafimy na... Przeszukując, jak trafimy znowuż na jakieś i klikniemy, to bo zadanko będziemy mieli teraz już w... Popatrzcie, już go tu nie ma. Mamy wykonane, nie? To mam tylko efekt cieplarniany. I tutaj jeszcze będzie kilka takich zadanek później, jak będziemy już szukać tego wilczka sobie całego. Bo na razie nie widzę powodu, żeby go teraz szukać. Zobaczymy, czy tutaj jeszcze jakieś... Nie powinny już leżeć żadne szczątki. Ale gdybyście zobaczyli, to nie klikajcie, broń Boże, na nic. Dobrze, opuszczamy to miejsce. Mamy, w zasadzie już kończymy, czas nasz nagrywania się już kończy. Nie odpalajcie, broń Boże, wiedźmińskiego zmysłu, nie klikajcie to już na nic. Spadamy stąd i tyle. Nie odpalimy wiedźmińskiego zmysłu, nic się nie będzie działo. Dobrze, kochani, zostało nam właśnie. Także ja z tego miejsca chcę z wami się pożegnać. Dziękuję wam, że jesteście, że komentujecie, że oglądacie, że subskrybujecie. Jestem, cieszę się naprawdę, że ta moja praca się wam podoba.
Link jak zwykle znajdziecie w opisie pod opisem filmu. A tymczasem, kochani, bywajcie, powodzenia na szlaku. Następnym razem już będziemy robić kolejne zadanka i szukać sojuszników w innych miejscach. Bywajcie.